czyli zaś Synem Trójdziedzicem z woli Bożej. Nie jesteś już niewolnikiem. Nie jesteś sługą, nie jesteś najemnikiem. Jesteś Synem Boga, jesteś córką Boga. Jesteś tym, którego Bóg pragnie. Którego ukochał taką miłością, że nawet gdyby tylko i wyłącznie dla Ciebie musiał przejść przez mękę drogi krzyżowej, to by to uczynił. Czy w swoim sercu wierzysz w to? Czy w swoim sercu masz takie poczucie, że On rzeczywiście tak mnie kocha? Że moim przeznaczeniem jest korzystać z Jego dziedzictwa, a Jego dziedzictwo to Królestwo Niebieskie. Korzystać z tego dziedzictwa tu i teraz, nie po śmierci, tu i teraz. Prawda jest taka, że obojętnie ile byś sam nie zrobił, obojętnie jak bardzo sam byś się nie starał, to sam nie jesteś w stanie to uwierzyć. Potrzebujemy Ducha Świętego. Potrzebujemy Tego, który jest Bogiem. Tego, który przychodzi i przemienia nasze spojrzenie i nasze myślenie. Tego, który działa cuda. W dzisiejszym pierwszym czytaniu widzieliśmy świętego Piotra, który wyszedł z wieczernika w dniu Pięćdziesiątnicy i przemawiał do ludzi. Święty Piotr napełniony Duchem, a bez Ducha, kiedy pojmali Jezusa, mówił: nie znam tego człowieka. Duch Święty chce dać Ci nową jakość życia. Chce na nowo stworzyć w Tobie serce. Na nowo dać Ci radość. Nie tą ludzką, ale tą, która pochodzi od Twojego Ojca. Od Boga. W tamtym tygodniu doświadczyliście niezwykłego wydarzenia. Modlitwy o wylanie Ducha Świętego. Bardzo często przy tym wydarzeniu są różne znaki. Każdy jest inny, każdy doświadcza tej modlitwy inaczej. Z doświadczenia wiem, że są osoby, które płaczą, które się śmieją, które mają spoczynek w Duchu Świętym i to wygląda tak, jakby ktoś zemdlał. Ale to nieprawda. A czasami jest tak, że nie ma żadnego znaku zewnętrznego. Że jakby po ludzku nic się nie zadziało. Ale mimo to Duch przychodzi. Za każdym razem, kiedy Go wzywasz, za każdym razem, kiedy otwierasz swoje serce, to On przychodzi. Nie w taki sposób, w jaki Ty chcesz, nie w jaki sposób, w jaki oczekujesz albo chciałbyś, ale w taki, który jest dla Ciebie najlepszy. Ja jestem tak zwanym betonem. To jest takie sformułowanie na ludzi, którzy podczas modlitwy o Ducha nie czują nic. U mnie nic się nie dzieje, jest po prostu totalny beton. I kiedyś zrodziła się we mnie taka pokusa, żeby jednak coś poczuć, żeby coś się zadziało, żeby był jakiś właśnie taki widoczny znak tego, że On jednak jest. I 2 albo 3 lata temu mieliśmy rekolekcję w Skorzeszycach i był jeden kapłan, który jak się modlił nad ludźmi, to oni po prostu mieli spoczynek w Duchu Świętym. I praktycznie kto do niego podszedł, upadał. No i oczywiście pycha we mnie wzrosła. I stanęłam w kolejce i mówię: tato, ja chcę do tego kapłana. Chcę w końcu coś poczuć. No i
tato jest miłosierny. W wolności zaprowadził mnie do tego kapłana. Kapłan się nade mną pomodlił i nic. I to mi pokazało, że mam być tak, jak on chce. Bo on wie, co jest dla mnie najlepsze. On naprawdę wie, co jest dla mnie najlepsze. Nie jak ja chcę. Nie wiem, co masz w swoim sercu po modlitwie wylania. Bo być może jest tak, że masz jakiś niedosyt. Że chciałbyś, żeby było coś więcej, żeby się coś mocniej zadziało. Nie potrzebujesz tego. Naprawdę tego nie potrzebujesz. Bo On jest. Za każdym razem, kiedy Go prosisz, On nie jest, On przychodzi. On działa. On w cichości będzie przemieniał twoje serce. Będzie nadawał sens temu, co było. I będzie nadawał sens temu, co się dzieje teraz. Kochani, taka prośba ode mnie do was. Nie wsadzajmy Ducha Świętego w ramę. Nie bójmy się Go. Ja wiem, że to jest osoba Trójcy Świętej, której my nie znamy. Być może właśnie na tym seminarium Odnowy Wiary po raz pierwszy o nim usłyszałeś. Tak więcej. To jest ten sam Bóg. To jest Ojciec i Syn. Ten, który kocha i który chce dla ciebie jak najlepiej. Nie bój się Go. Proś o Niego. Przez ostatni tydzień byłeś zaproszony do tego, żeby przyjrzeć się temu, jak zmienia się twoje życie właśnie po tej modlitwie wylania. I może być wiele różnych jakby etapów. Takimi najczęściej występującymi rzeczami to jest chęć czytania słowa. To jest chęć chodzenia na Eucharystię. To jest chęć bycia na adoracji. To jest większa chęć modlitwy. I to nie takiej bardzo często wyrywania się z takiego swojego schematu modlitwy. Czyli nie w cichości, nie w kącie, ale właśnie modlitwa na głos, spontaniczna. Być może ktoś z was doświadczył modlitwy, która brzmiała jak gaworzenie małego dziecka. To jest modlitwa językami. Nie należy się tego bać. Jeśli pojawiają się jakieś natchnienia od Ducha, idź za tym. Nie bój się tego. Jeśli czegoś nie rozumiesz, są osoby odpowiedzialne, mamy kapłanów, którzy na pewno ci pomogą. Więc mogą być takie elementy właśnie zewnętrzne. Ale najważniejsze to nieustanne przyzywanie Ducha. Bo z Duchem Świętym jest tak samo jak z wyznaniem Jezusa jako Pana. To nie może być akt jednorazowy. To nie jest tak, że raz wyznasz, Jezus jest moim Panem i koniec. On nie zapomina o tych słowach i On jest wierny. Ale bardzo często my zapominamy i musimy sobie przypominać. Musimy stawać w prawdzie i przyglądać, czy rzeczywiście to On jest naszym Panem. Czy postawiliśmy już na kogoś innego. Kiedy osoby posługujące przyjeżdżają tutaj, pierwsze, od czego zaczynamy podróż, to jest modlitwa do Ducha. Bo prawda jest taka, że my sami z siebie nic nie możemy. Jesteśmy ludźmi. Jesteśmy grzesznikami. Jesteśmy ludźmi słabymi. I sami z siebie nic nie możemy. Ale w Nim możemy wszystko. I tak samo Ty
Możesz wszystko. Twoje życie naprawdę może się zmienić. Nieważne, ile masz lat, nieważne, jaką masz historię życia, twoje życie może się zmienić. Może być życiem w pełni. Ja pochodzę z rodziny, która nie jest katolicka. Znaczy w sensie, oni uznają się za katolików, natomiast nikt nigdy nie prowadził mnie do kościoła. Nawet więcej. Jestem dzieckiem niechcianym. Jestem wpadką. Kiedy moja mama dowiedziała się, że jest w ciąży, mój dziadzio powiedział, że to wielki wstyd, panna z dzieckiem. A jako, że to było w czasach komuny, mama zapisała się do szpitala, żeby poddać się aborcji. Kiedy zabrali już kobietę, która była przed nią, jak ona sama mówi, nie wie, co się stało, ale uciekła. Ja wiem, co się stało. Księga Jeremiasza i słowa Boga, które są słowami do mnie. Zanim ukształtowałem Cię w łonie Matki, znałem Cię. Nim przyszedłeś na świat, poświęciłem Cię. To są słowa do mnie i słowa do Ciebie. Później było tak, że im bardziej byłam starsza, tym miałam mniejsze oparcie. W mojej rodzinie. Mój biologiczny tato odszedł, kiedy miałam 4,5 roku. Dzieci wprawdzie nie rozumieją za dużo, przynajmniej tak się mówi, ale ja miałam takie poczucie, że to przeze mnie. Że no odszedł przeze mnie, że ja zrobiłam coś złego. I to jest takie piętno, które bardzo mocno rzutowało na całe moje życie. Kiedy pierwszy raz usłyszałam zdanie Pan Bóg jest Ojcem, który Cię kocha, no to po prostu pojawił się sarkastyczny uśmiech na mojej twarzy, że jest to w ogóle niemożliwe. Mój ojciec mnie zostawił. Ja miałam takie nastawienie do Pana Boga, że Jego nie ma w moim życiu. Że nawet jeśli istnieje, to mnie na pewno zostawił. Dzięki modlitwie, dzięki łasce, dzięki Duchowi Świętemu. Ja nie mówię do Boga, Panie Boże, tylko mówię Tato. Nie mam już takiego poczucia odrzucenia. Nie mam takiego poczucia, że muszę zasłużyć na czyjąś miłość, albo że muszę coś zrobić, żeby się komuś podobać. Bo Bóg we mnie to przemienił, właśnie w Duchu Świętym. Zmienił całkowite myślenie na mój temat. Wszystko przekręcił o 180 stopni. Rzeczy, które wydawały mi się, że są nie do przekroczenia, że są nie do zmienienia. On swoją miłością właśnie w duchu przemienił. Kiedy miałam 15 lat, mój starszy brat o 3 lata utopił się w wodzie, która nie dosięgała mi do kolan. Przynajmniej tak mi powiedzieli, bo parę lat temu dowiedziałam się, że po prostu został zabity. I mimo, że on tak na dobrą sprawę sam był ledwo wchodzącym w dorosłość chłopakiem, to był dla mnie jedyną ostoją. W domu był ojczym, który notorycznie pił i praktycznie co noc to były awantury. A że miałam dwóch młodszych braci, to stawałam ich w obronie, więc było ciężko. Moja mama jest osobą, która sama potrzebuje tak na dobrą sprawę Boga, żeby uzdrowił jej serce i żeby dał jej miłość. Nie potrafiła mnie kochać. I kiedy zabrakło mojego brata, jedynym rozwiązaniem wtedy, sensownie, wydawało mi się, że jest popełnienie samobójstwa. I miałam już wszystko przygotowane, nikogo nie było w domu. Wystarczyło tylko wprowadzić działanie. I
Pamiętam, jakby to było godzinę temu. Usłyszałam głos: nie rób tego. Twoje życie nie należy do ciebie, należy do Boga. Wielki bunt we mnie, że jak to do Boga, spójrz na moje życie. Ja muszę codziennie praktycznie walczyć o przetrwanie i to dosłownie. Boga nie ma. I później usłyszałam: dobrze, no to spójrz na swoich młodszych braci. Wyobraź sobie, że oni będą cierpieć tak jak ty teraz. I to była jedyna rzecz, która mnie wtedy powstrzymała. I mimo, że to wydarzenie jest trudne dla mnie, to tak na dobrą sprawę to wydarzenie było początkiem mojego nawrócenia. To wydarzenie sprawiło, że ja zaczęłam się zastanawiać, czy rzeczywiście ten Bóg jest, czy Go nie ma. I kiedyś tak po prostu, od niechcenia, rzuciłam zdanie: Panie Boże, podobno jesteś. Ja tego nie widzę w swoim życiu, ale podobno Ty jesteś i podobno mnie kochasz. Ja tego nie widzę, ale jeśli to jest prawda, to mi to udowodni. I udowodnił. Nadał sens historii mojemu życia. Naprawdę, te wydarzenia, które były dla mnie trudne, które wydawały się dla mnie przekleństwem, które najchętniej wymazałabym gumką, żeby ich nie było, On przemienił. On naprawdę przemienił, nadał im zupełnie inny sens. Dzisiaj jestem naprawdę szczęśliwym człowiekiem. Człowiekiem, który dziękuję za historię swojego życia. Człowiekiem, który, mimo że ma matnie po raz tysięczny słowem, to i tak uczy się ją kochać. Nie swoją mocą, ale właśnie dzięki Duchowi. Jestem człowiekiem, który modli się ze swojego ojczyma. Jestem człowiekiem, którego ból nie zżera. Którego nienawiść nie zżera. Tylko który żyje. Który oddycha. Naprawdę oddycha głęboko. I to wszystko dokonało się tylko i wyłącznie dzięki Bogu. Dzięki Jego miłości. Dzięki temu, że nauczył mnie nieustannie przyzywać Ducha. Kiedy nie zaczynam dnia od modlitwy do Ducha Świętego, no to jest po prostu dzień w biegu, szybka kawa, praca i po prostu już mija dzień. Jestem bardziej nerwowa. Jest naprawdę trudno ze mną wytrzymać, bo ja jestem cholerykiem, więc naprawdę jest trudno. Zupełnie inaczej wygląda, kiedy zaczynam dzień od modlitwy do Ducha. Kiedy proszę, żeby to On mnie prowadził. Kiedy proszę, żeby przychodził z tym, czego najbardziej potrzebuję. Kiedy proszę, żeby przemieniał moje spojrzenie. Żeby otwierał moje uszy. Żebym tak jak Jego uczniowie była w stanie rozpoznać Jego głos. Jesteś w czasie, w którym Pan chce całkowicie zmienić Twoje życie. Chce temu wszystkiemu, co jest trudne, co jest bolesne, chce to wszystko obmyć. Chce wszystko zmienić. Chce przekonać Twoje serce do tego, że możesz być naprawdę szczęśliwy. Że możesz rzeczywiście być dziedzictwem Królestwa tu i teraz. Pytanie, czemu na to pozwolisz? Czy będziesz stawiał na Niego? Będzie siedział na tronie Twojego serca, czy posadzisz tam siebie?
swoją pracę, swoją rodzinę, swoje troski. Czy będziesz zapraszał Ducha do tego, żeby On Ci pomagał, żeby Cię uzdrawiał, żeby Cię otwierał? Czy będziesz robił wszystko po swojemu? To jest decyzja na każdy dzień. Każdego dnia wybieramy, czy chcemy być z Nim, czy chcemy robić po swojemu. Być może masz w sercu taką myśl, że nie potrafisz modlić się do Ducha. Że nie potrafisz, że to jest za trudne. Wystarczy, że Go tylko poprosisz. On będzie przychodził i będzie działał tak, jak to będzie dla Ciebie najlepsze. Będzie przemieniał to, co jest dla Ciebie najlepsze. Nie to, co Ty chcesz, albo co wydaje Ci się, że jest pierwsze do zmiany. Ale będzie działał tylko i wyłącznie dla Twojego dobra. Kogo dzisiaj wybierzesz? Jego czy Ciebie? Swoją drogę? Według swojego pomysłu? Czy masz w sobie na tyle odwagi, żeby puścić kierownicę i posadzić Jego? Decyzja to jesteś Ty. Ze swojej strony mogę Wam tylko powiedzieć, że oddanie Mu kierownicy to jest lepsze niż trafienie szóstki w lotkę. Ale decyzja należy do Ciebie. Amen. Dobrze, to pomódlmy się. Serca, Panie. Ty widzisz to wszystko, co jest w nas. Widzisz nasze rozterki, nasze wątpliwości. Widzisz, Panie, te wszystkie trudności. Widzisz, Panie, też naszą niewiarę. Ale Tobie to nie przeszkadza. Tobie nic nie przeszkadza, aby przychodzić. I jedyne, co to zamknięte jest z naszej strony. Dlatego, Panie, proszę Cię, abyś uczył nas otwierać się na Ciebie. Abyś uczył nas otwierać Tobie drzwi, Panie. Abyśmy nie stawiali na siebie. Abyśmy nieustannie przyzywali Ciebie, Twojej pomocy, Twojego działania. Bo my, Panie, jesteśmy jak ślepcy. Nie potrafimy iść. Tak na dobrą sprawę nie wiemy, gdzie iść. Nam się tylko wydaje, że podążamy za rzeczami, które mają dać nam szczęście. Ale finalnie one bardzo często przynoszą nam śmierć. My, Panie, pragniemy życia. Chcemy życia. Życia w pełni. Nie byle jakiego, ale życia w pełni. Dlatego ja Cię proszę, abyś Ty przychodził, abyś uczył nas otwartości na Ciebie, Panie. Abyś uczył nas otwierać ręce, abyś uczył nas otwierać usta, Panie. Abyś przychodził z łaską odwagi, abyśmy się Ciebie nie bali, bo Ty jesteś miłością, Panie. Proszę Cię, przychodź. Przychodź do nas. Wylewaj się z niesamowitą obfitością. Przychodź jak ten wiatr, który jest na górze. I łam, Panie, to wszystko, co nie jest od Ciebie, abyś został tylko Ty, abyśmy potrafili iść razem z Tobą. Stwarzaj mnie, niechaj słucha za
mogę żyć na nowo, mogę żyć nowym życiem. Tylko Ty, Duchu Święty, stwarzasz mnie na nowo. Tylko Ty dajesz mi nowe życie, nowe oczy, nowe serce, abym widział inaczej, abym patrzył inaczej, abym modlił się inaczej, abym wychodził ze schematów. Duchu Święty, działaj z mocą w moim życiu. Ja chcę przyjąć ten dar, który dostaję za darmo. Dar nowego życia. Dar nowego życia w mocy Ducha Świętego, aby żyć na nowo, aby budzić się z pieśnią, aby Boga wielbić swoim życiem, aby dziękować Bogu za to, jakie mam życie. Tylko Ty, Duchu Święty, możesz mnie uzdolnić do tego, abym potrafił żyć dziękczynieniem, abym potrafił żyć radością, bo wiem, że Ty mnie odnalazłeś na mojej drodze, bo wiem, że z Tobą w życiu jestem zwycięzcą i żadne pieniądze, żadne inne dobrodziejstwa tego świata nie są w stanie dać mi szczęścia, dać mi radości, którą Ty sam jesteś. Duchu Święty, daj mi się rozradować tym nowym życiem, tą właśnie obecnością Twoją w moim życiu, że mam Ciebie, że nie jestem już sam, że mam Boga Wszechmogącego za Tatę, który troszczy się o mnie. Duchu Święty, daj mi przyjąć właśnie to do mojego życia, że nie jestem sam, że zawsze jest ktoś obok mnie i to się nigdy nie zmieni, nawet jak będzie mi się wydawało, że Bóg się schował. On zawsze jest przy mnie, Duchu Święty, ja chcę żyć tym nowym życiem. I Ty wspomagaj mnie w tym moim nowym życiu, w tych wszystkich decyzjach, które podejmowałem. Duchu Święty, wspomagaj mnie, prowadź mnie, tak bardzo potrzebuję tego, abyś to Ty był przewodnikiem po moim życiu, abyś to Ty był światłem, abyś to był Ty, który rozradowuje moje serce, które podpowiada, którędy iść, który podpowiada, co jest dobre, a co złe, który daje siłę, aby ze zła rezygnować, aby wybierać dobro, aby wybierać Jezusa. Tak, Duchu Święty, Ty jesteś tym, który wskazuje drogę, który daje siły, bo my sami z siebie nic nie możemy, ale mamy obietnicę Ojca, mamy Ducha Świętego, który będzie nas prowadził po ścieżkach każdego dnia. Prowadź nas, Duchu Święty. Wszystko przekażę Cię.
jest Twoja obietnica, ja go mam tak od wielu lat. I on mnie bardzo często, nawet nie wiedziałam, że mam ten dar. Proszę Cię, Panie, naucz mnie skorzystać z tego. Naucz mnie, jak być z Tobą. Jak być w Twoim Świętym Duchu, jak iść za Nim. Jak, Panie, uczyć się słuchać Twojego głosu. Bo Ty jesteś Bogiem miłosiernym. Ty jesteś tym, który nie przyszedł po to, aby potępić, ale zbawić. Ty jesteś tym, który nie przyszedł po to, aby służyć. Wróć, aby mu służono, lecz aby służyć Panu. Właśnie to, ja chcę być tak jak Ty. Chcę być tak jak Ty, chcę być rzeczywiście dziedzicem. Chcę, żeby Twoje królestwo objawiało się w moim życiu. Chcę być też świadkiem dla innych. Chociaż wiem, że to nie będzie łatwe. Ale wiem, że z Tobą mogę wszystko. Że z Tobą Twoje królestwo mogę zaprowadzać wszędzie tam, gdzie jestem. Że Twoje królestwo mogę składać w dłonie moich najbliższych. Ja, Panie, chcę to robić. Chcę mówić o Tobie. Chcę świadczyć o Tobie. Bo Ty jesteś Bogiem dobrym. Bo nikt nie kocha mnie, Panie, tak jak Ty. Bo nikt nie daje mi tyle, Panie, co Ty. I proszę Cię, Panie, abyś przychodził. Abyś zaradzał każdemu lękowi, temu strachu, tej niepewności, niewierze. Żebyś, Panie, przekonywał mnie w swoim duchu, że ja z Tobą mogę naprawić wszystko. Bo Ty jesteś Bogiem Wszechmogącym. A kiedy Ty jesteś obok, Panie, to ja naprawdę mogę wszystko. Wskazuje drogę najdoskonalszą, abyśmy byli blisko Jezusa.